Kropka na blisko. Najmłodszy zawodnik. Ile ma lat najmłodszy zawodnik? 4. Okej. Okay. To są wszystko konta prasowe. Ile to ma? 9 perków? Ho, 13! Ja pierniczę. No tak, bo to są maksymalne, nie? Oprócz klanowej bodajże. Mhm. Alfiot. O. Hydrostat. To takie, Alfa. O, Alfa. To jest unikalny czołg. Teraz przejdę, czy jeszcze chyba nie, jeszcze chwilę. USA są jeszcze. O, tego to jeszcze nie widziałem. To jest jedyny chyba z dwoma lufami w pojazd w grze. Wow. I on strzela z obulów? Tak. Wow. Jak maszynówka. Bardzo szybko strzela. Chyba strzela raz w jednej, raz w drugiej. Aha, w ten sposób, taki pom-pom. Tak, i tutaj mamy M4 Improve na przykład. Aha, aha. Fury oczywiście, z promocji filmu. Super Pershing, to wszyscy znają. To jest M6A2, jeden z preorderów na tanki. A tych nowych czołgów? Skorpion. Jeszcze nie ma tych Berlin i... Chyba jeszcze nie ma. Jeszcze nie. Są w klincie gry. I nie wiem, na co zostaną jeszcze przeznaczone. To, rozumiem. Ruskich też mamy bardzo dużo. Może od pana wyciągnę jakieś info, kiedy jakaś kampania się zacznie. Kampania w sensie Wojny Klanów? Tak. Nie, Rudy jest oczywiście. O, Rudy jest. Rudy specjalny T-34-85. Też chcę sobie zdjęcie marknąć. No proszę bardzo. Prototyp T-54 został wprowadzony bodajże w tej aktualizacji. Tak. Kosa generalnie z tego, co słyszałem. K-220 beta test ze specjalnym znaczkiem. O! Nagrodzie dla beta testerów, ale tylko niestety ruskich. My nie dostaliśmy, dostaliśmy coś innego. I z piątka. O. To jest oczywiście ta wypakowana trójeczka, ten deck. Su-76i. Fail szybki. Jest bardzo potężny. 122S ISU. O, jest. 122S. Jak poszło? Gdzieś jest obok. Niestety. No zapraszam tam na drugą stronę. Do mojej kolegi. Także widzicie, jest kupę czołgów, które będą właśnie. Elegancko.